drodzy Państwo, okazuje się, że inspiracją do namalowania pracy może być właściwie wszystko. Wszystko to, co nas otacza. Mogą to być sprawy bardzo prozaiczne, bardzo przyziemne, ale też mogą być ciekawsze wydarzenia. Mogą być też doznania duchowe. Wszystko to jest niezwykle cenne i ważne. Ważną rzeczą jest też, ażeby mieć pasję. Tutaj, proszę Państwa, to co tutaj widzimy, to naprawdę jest wielkie zaangażowanie i wielka pasja studentów, tak? Którzy tworzą, spotykając się tutaj w grupie o wspólnych zainteresowaniach. Często na zajęciach są bardzo ożywione dyskusje, jest wymiana doświadczeń, wymiana spostrzeżeń. Też czujemy wzajemnie wspólną akceptację. Są to rzeczy niezwykle ważne, myślę, szczególnie już w takim wieku dojrzałym, kiedy wzajemnie się akceptujemy, mamy przyjemną atmosferę i naprawdę tylko w takiej atmosferze możemy wyzwolić swoje działania twórcze. Okazuje się również, że sztuka nie jest tylko dla wielkich ludzi, wielkich artystów, wielkich twórców. My pokazujemy, że każdy może malować. Jeśli ma w sobie taką pasję, jeśli ma na to ochotę, jeśli potrzebuje kilka chwil wyciszenia, to jak najbardziej malowanie jest właśnie taką sztuką, która pozwala na te chwile wyciszenia, kompletnego, no powiedziałabym, odjazdu i zagłębienia się w zupełnie innej rzeczywistości.